park został założony w latach gierkowskich. Wcześniej tu były takie domki jednorodzinne, takie przedwojenne, które były drewniane zazwyczaj, gdzie dostali mieszkania. A w ogóle tu było gospodarstwo rolne i krówki to się tak pasły na wysokości ulicy Suwalskiej, jeszcze z Brudnowskiego PGR-u. Było na początku ciężko. Nie mieliśmy tu blisko tramwaje, autobusów to już w ogóle nie było. Nie mieliśmy żadnych sklepów, jeden jedyny sklep był w suterenie w bloku. Początki były trudne. Bardzo trudne, bo jeden autobus jeździł 169 do Czterech Śpiących i trzeba było się przesiadać w tramwaj, żeby gdziekolwiek się wydostać z Brudna. Ale to były lata 70, gdzie stało kilka bloków. I resztę pola i PGR. Ta dzielnica nie była z mojej bajki, bo ja mieszkałam przy placu Narutowicza, więc przeniesienie się za Wisłę na Pragę, a jeszcze tu, nie było proste, zważywszy, że to były pola, krowy i róg Wysockiego i Kondratowicza. To jeszcze stała taka chata w latach 70. O, długo jeszcze stała. Słomą kryta, gdzie można było mleka od krowy brać wcześniej, a z PGR-u przynoszono codziennie, później nieco, jak już więcej bloków powstało, przynoszono mleko pod drzwi o 6 rano z pierwszego dojenia w PGR-ze. Kino na bloku, czyli to projekt artystyczno-społeczny, gdzie jakby zaprosiłem swoich sąsiadów i mieszkańców osiedla, a także Warszawy, do udziału w takiej akcji, gdzie ściana bloku przy ulicy Hieronima stała się ekranem, a podwórko po prostu widowną. Kino na bloku już miało dwie edycje, bo w 2003 roku i 2012. Teraz również w 2013, tylko w okolicach września, będzie trzecia edycja. Reakcje bardzo dobre i pozytywne i to było bardzo fajne. W 2003 roku przewinęło się prawie 1000 osób. Ciekawą reakcją ludzi było, jak reagowali na filmy, które były prezentowane, a były to film Niebowzięci oraz Niezależne Kino, Polskie Niezależne Kino, a w 2012 roku zaprezentowaliśmy film Charlie Chaplina Brzdąc, więc generalnie preferujemy jak na razie filmy czarno-białe i tej stylistyki się już będziemy trzymać. Co też jest miłe, że dobre jest przyjęcie przez właśnie sąsiadów, mieszkańców i publiczność, która przychodzi na filmy czarno-białe, bo to oznacza, że ludzie chcą czegoś innego, jeżeli chodzi o kulturę, o sztukę, o film, niż mają to, co mają. Właśnie tutaj pod naszym bloku, właśnie z naszej strony, był wyświetlany film, bardzo dużo osób było, patrzyło się, bardzo nam się to podobało. Kiedyś mi się mniej podobało, ale teraz mi się podoba, bo jest tu dużo zieleni, cisza, spokój. Jeszcze mieszkam w bloku w takim niedużym, że jest przestrzeń między blokami, także ja jestem zadowolona. Wszystko mam wokół, mogę nigdzie nie wyjeżdżać. Co mi się podoba? Przede wszystkim to, jak pani rzekła, poprzedniczka moja, to podoba mi się po pierwsze ten teren, że jest rozległy, dużo tlenu. No i podoba mi się to, że w budynku moim, w którym jestem, to jest taka harmonijna sytuacja ludzka na moim korytarzu i nie tylko. Co mi się podoba? Podoba mi się park przede wszystkim, w którym znajdujemy się. No, w ogóle okolica jest bardzo sympatyczna, przyjazna dla ludzi mieszkających tu. Także owszem, podoba mi się, jestem w miarę zadowolona z
lokalizacji mojego mieszkania na Brudnie. Z perspektywy już moich 40 lat obserwacji, naprawdę Brudno zrobiło bardzo duży krok do przodu, z takiego osiedla ze złą sławą przeistoczyło się w normalne osiedle z aspiracjami większymi, artystycznymi i to jest dobre i to mi się podoba, bo na Brudnie jest cudnie. I jeszcze wiem, co mi się podoba bardzo. Podoba mi się neon, różowy neon Różopol. To jest jedna z najfajniejszych w ogóle neon w Warszawie, a najlepsza i najfajniejsza sytuacja wieczorem na Brudnie. Tak, to mi się bardzo podoba. Różowy neon Różopol na rogu Rembilińskiej i Kondratowicza. To mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o mój blok, w którym zamieszkuję, to bardzo miła wymiana sąsiedzka, że tak powiem. Jesteśmy w częstym kontakcie, dopilnowujemy sobie wzajemnie mieszkanie, także tak. Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się chwilami młodzież, chwilami powiedzmy, gdzie no, trochę niszczą sam park. Ja to bym dodała, żeby jeszcze dla seniorów coś tutaj zrobili, bo dla małych dzieci to jest, są ogródki, są place zabaw, ale dla seniorów, żeby trochę dołożyć takich tych przyrządów do ćwiczeń. One nie są drogie, są po 300-350 zł i gdyby je tam zamontować za ogrodzeniem, gdzie jest dla dzieci plac zabaw, to by się przydało i dla seniorów trochę coś więcej.